Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Morza Polskiego w Kołobrzegu. Jest z nami dzisiaj Pan Starosta Tomasz Tambowski. Witam. Jest z nami również Pani Sołtys Strachomina, Pani Łuczak. Tak. Dzień dobry. Jest z nami również prezes grupy Pracenta, Pan Jan Orliński. Dzień dobry. I jest z nami dr Robert Dzięba, kierownik Muzeum Miasta Kołobrzeg, którego również serdecznie bardzo witam. Proszę Państwa, za nami jest kamień, absolutnie unikatowa rzecz, tak? I ten kamień, nie ukrywam, dzięki Pani Sołtys, Pani Renacie Łuczak, mogła odnaleźć grupa eksploracji Parcenta, tak? Działająca przy Muzeum Morza Polskiego w Kołobrzegu. I ten kamień jest naprawdę ewenementem. Myślę, że o samym kamieniu, o samych przyczynach Pani Sołtys powie więcej z prezesem grupy, z panem Janem Orlińskim. A teraz może o tym bardzo ciekawym kawałku naszej tutaj rodzinnej historii. Pan starosta może coś więcej wie, Panie starosta. Rzeczywiście jestem ekspertem od kamieni kłótnej, jak Państwo, przepraszam, wiedzą, ale cieszymy się. Proszę zwrócić uwagę na o samym fakcie historycznym, to opowiedzą pewnie Państwo, pan doktor Robert Dzięba, ale proszę zwrócić uwagę na taką, co nazwę, dobrą, elementarną, a nawet podkreślę świetną odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością osób, które żyją na tym miejscu i które gdzieś tam próbują tą historię nam odtworzyć, odszukują tego typu rzeczy, dbają o nie. To gdzieś tam zaginęło w okresie chyba okresu PGR-owskiego, jak dobrze pamiętam, ten kamień gdzieś tam funkcjonował. No, w tym czasie nie dbano tego typu zabytki. Dzisiaj mamy inne czasy, wracamy do tejże historii. I te słowa tutaj gorącego podziękowania chciałbym do Państwa skierować. Tutaj do szefa grupy poszukiwawczej, do pani Sołtys, bo proszę Państwa, proszę pamiętać, na terenie naszym jest pewnie takich rzeczy jeszcze sporo. Niech to będzie służyło jako taki właśnie dobry przykład, że można coś takiego poszukać, można o to zadbać, no i można też przekazać to do Kołobrzyskiego Muzeum, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. A o szczegółach historycznych to już, tak jak powiedziałem, niech się eksperci powiedzą. Proszę Państwa, mieliśmy dyskusję dość mocną, Państwo pewnie wiecie, bo i przez Polskę się ona przetoczyła, czy to w ogóle jest kamień pokutny, bo to jest jak gdyby podstawowy problem tego, w jaki sposób możemy opisać ten zabytek. Popełniłem błąd na początku, bo szukaliśmy kamienia z Rusowa. Natomiast w literaturze on jest znany jako kamień mordercy ze Strachomina, z miejscowości Strachmin przedwojennej. I proszę Państwa, on posiada pełen opis przedwojenny, jeżeli idzie o literaturę. Przy czym do 1899 roku uważano, że był to kamień mordercy, czyli kamień wystawiony przez osobę, która zamordowała w tym momencie przez Christopha Damitza, który zamordował Petera Kamekę 28 czerwca 1605 roku i przyjmowano, że doszło do zawarcia umowy kompozycyjnej, czyli takiej umowy, która pozwoliła uniknąć wróżb, zemsty rodowej i w jakiś sposób załagodzić to, całą tę sytuację, która powstała po śmierci tego człowieka i jednocześnie zabezpieczyć wdowę i dzieci. Niemniej jednak w 1913 roku w Gazecie Koszalińskiej w jakimś prawdopodobnie podaniu powstało inne podanie dotyczące tego, że po pierwsze ten człowiek, ten szlachcic uciekł, kamień został wystawiony przez wdowę. I problem polega na tym, Państwo pewnie wiecie, tych kamieni pokutnych to nie jest też aż tak mało, czy krzyży pokutnych. Mamy ich na świecie sporo, natomiast u nas w regionie nie ma ich zbyt wiele, ze względu na to, że najprawdopodobniej nie przetrwały. Mamy ślady w źródłach umów kompozycyjnych, między innymi Kołobrzeskiej Umowy Kompozycyjnej, która jest jedną z najstarszych, a w źródłach potwierdzoną w ogóle najstarszą, która istnieje i znamy jej treść. Natomiast cały problem w tym wszystkim polega na tym, że my nie znamy tej umowy kompozycyjnej. I tak naprawdę nie wiemy, czy ona faktycznie została zawarta i jaki charakter ma kamień. Bo proszę Państwa, kamienie tego rodzaju miały różny charakter. Miały charakter graniczny, mogły mieć charakter pamiątkowy, prawda? No i pytanie, czy faktycznie jest to kamień mordercy? W literaturze nie ma co do tego zgodności, albowiem nie zawsze było tak, że wystawiał go morderca. Zdarzało się też tak, że mordercy stać na to nie było. Bo to mordercą nie zawsze był szlachcic, który miał wieść dwie i trzy pałace jeszcze, prawda? Zdarzało się, że to byli parobkowie, jest też taki przypadek, a jednak parobek wystawił kamień pokutny. No było go stać w owym czasie na coś takiego? No, proszę Państwa, raczej nie. Tak więc spór, a być może dyskusja na ten temat będzie trwała do momentu, do którego nie uda nam się dojść do oryginalnych dokumentów i potwierdzić tego na 100%. Samo przesłanie kamienia nie budzi wątpliwości, bo proszę Państwa, nie ma tu wychwalania cnót niejakiego Petera Kameka, że był światły, wiele dobrego zrobił, życie swoje przeżył sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. Mamy, proszę Państwa, potwierdzony jeden fakt.
że ktoś zabił kogoś i nastąpiło to w dacie, tak, niech Bóg świeci nad jego duszą. Przesłanki są za... Tak więc, słucham? Przesłanki morderstwa? Przesłanki. Jest legenda. Nie, w literaturze, proszę Państwa, ponieważ kamieni jest wiele, nie mamy umów kompozycyjnych, nie mamy dowodów tego, co zaszło, więc najprawdopodobniej w okresie późniejszym, mówię najprawdopodobniej, bo być może ma to jakieś pokrycie w źródle, w jakiś sposób próbowano to odtworzyć i wyjaśnić, albowiem no, załączników źródłowych nie mamy. Proszę Państwa, świadczy o tym również i to, zresztą tu Pani Sołtysz potwierdzi, że ta legenda już jako przesłanie w jakiś sposób folklorystyczne funkcjonowało również w samej miejscowości Strachomino, tam w tym sołectwie, ze względu na to, że znam dwa podania, pani Sołtys mnie tu poprawiła, że dwaj bracia tam walczyli, jeden z nich zginął. Ja znowuż znalazłem podanie, że dwaj rycerze tam walczyli, jeden z nich zginął, został pochowany i oto jego kamień tutaj, jego pomnik powstał. Więc proszę zauważyć, że pomimo, wiemy, że pomnik w 72 roku został zniszczony, został wrzucony tam i zakopany do ziemi, to pomimo to przez 50 lat ta legenda była jeszcze wśród samych mieszkańców i to mieszkańców Polski, polskich mieszkańców tych terenów, żywa. To jest w ogóle niesłychane. Sam kamień od 1605 roku przetrwał, a ta legenda tego człowieka, oczywiście w sposób w jakiś już tam przerobiona, przetrwała. Tym bardziej jest to ciekawe. Myślę, że eksperci będą mieli tutaj dość duże pole dyskusji. Jeszcze jedna uwaga, profesor Łysiak, który w roku 2000 ukazuje się, jego wspaniała monografia poświęcona, tak się też nazywa, Zaklinanie śmierci, pisze o tym kamieniu i uważa, że jest to kamień mordercy. Rok później, jednak właśnie opierając się na podaniu z gazety w Koszalińskiej z roku 1913, wychodzi trochę inaczej i już twierdzi, że skoro wdowa to wykonała, to być może nie jest to kamień mordercy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś mnie o to zapyta, to jest kamień mordercy, bo przesłanki podstawowe są zrobione. Powstaje tylko pytanie, czy faktycznie Krzysztof Damitz mógł to wykonać. Proszę Państwa, był bogatym szlachcicem, właścicielem Pleśnej. Miał pieniądze, miał powód, bo musiał w jakiś sposób, znaczy musiał, nie musiał, no ale zakładamy, że chciał wywiązać się z popełnionego, że tak powiem, czynu, zadośćuczynić mu, więc nic nie stało na przeszkodzie, że zapłacił wdowie głuszczyznę, tak, żeby ją zabezpieczył jej potomstwo. Odbył jakąś pielgrzymkę, nie wiem, być może do Rzymu, do Akwizgranu, do Komposteli. Zapłacił na kościół w Strachominie jakieś środki finansowe, nie wiem, to najczęściej było jakiś kawałek płótna, do tego, nie wiem, może 3 funty wosku na świecę do kościoła. I proszę Państwa, tak się to odbywało. Stać go było na to, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobił to. No, ale czy tak było? Tego nie wiemy, będziemy próbowali tego dociekać być może w jednej z kronik, a być może też i ludzie, którzy też szukali tego kamienia, bo nie brakowało takich. W literaturze funkcjonuje on jako zaginiony kamień ze Strachomina, być może uda się to ustalić. No i zaleta jest tego tylko taka, że po wskazaniach konserwatorskich, proszę Państwa, kamień trafił tutaj do Muzeum Miasta Kołobrzeg. No i ci, którzy mają ochotę go zobaczyć, mają ku temu okazję, więc też jest kolejna przesłanka do tego, że on jest tu chroniony, a jednocześnie dostępny dla społeczeństwa. Do mnie tyle. Dziękuję. Pani Sołtys, proszę mi powiedzieć, pani Sołtys, bo parę lat szukała, tak naprawdę to dzięki pani Sołtys, Strachomina, grupa eksploatacji przemysłu Porcenta mogła go wydobyć, tak? Pani Sołtys, niech pani powie, bo ta legenda u was jakby była ciągle żywa, na pewno była opowiadana i dzięki temu się pani tym zainteresowała. Czy legenda o kamieniu cały czas krążyła, że stał w polach kamień, nazywali go wszyscy pokutnym, mordercy, że właśnie, że tam były różne opcje, tak jak pan mówił wcześniej, o dwóch braciach i o rycerzach, ale wiadomo było, że ktoś kogoś tam na 100% zamordował i dlatego stoi ten kamień. W 72 roku został na rozkaz tam dyrektora PGR-u rozebrany, przeniesiony na drugą stronę. No istniała tylko taka, no, przy poszukiwaniach kwestia, czy on jest na przykład do dzisiaj, czy go ktoś nie ukradł, bo mógł posłużyć za jakiś kamień budowlany po prostu i czy jest cały. No nie dało się go szukać latem ze względu na to, że akurat była to miedza i były wysokie trawy. I tak szukałam po okolicznych dziurkach. No a w tym roku się udało, po prostu leżał kawałeczek taki gdzieś około 8 cm2 kamienia wystawał z podziemi. A ma piękny kolor, więc po deszczu było go bardzo ładnie widać, się odznaczał w otoczeniu. I praktycznie wiedzieliśmy w tej chwili, że to jest to, nie? Że to jest ten kamień. Mamy do czynienia z czerwonym piaskowcem, tak? To jest naprawdę ewenement, ale też dzięki temu, że jest to piaskowiec, on ocalał, bo gdyby to był jakiś granit albo marmur, to by go nie było. To jest naprawdę bardzo znaczy, szczęśliwy... Panie dyrektorze, wtórnie by go użyli. Tak, użyć to by to wtórnie, tak. To jest naprawdę szczęśliwy, jest taki sposób, że ten kamień ocalał, naprawdę. To jest ewenement.
No i teraz dzięki tym informacjom, które pani Sołtys miała, za tą sprawą zajmował się pan Jan Orliński z grupy Parcenta. Prosimy. Dzień dobry. Rzeczywiście, to dzięki pani Renacie mieliśmy przyjemność i sposobność wydobycia tego kamienia. Sytuacji, kiedy w ciągu roku otrzymujemy kilka informacji o różnych rewelacjach, tak samo było tym razem, postanowiłem sprawdzić tą informację, ponieważ się nieraz przekonaliśmy, że informacje nie zawsze się potwierdzały. Wizja lokalna z panią Renatą rzeczywiście ukazała herb. W krótkim czasie powiadomiliśmy konserwatora zabytków, który wydał decyzję w trybie natychmiastowym podjęcia działania wydobycia tego kamienia. Podjęliśmy taką próbę wspólnie z Andrzejem Kasprzakiem, archeologiem z Muzeum z Koszalina, który został przydzielony do tej pracy. Wydobyliśmy i przewieźliśmy do Muzeum w Kołobrzegu. Kilka dni później wróciliśmy w to miejsce. Odnaleźliśmy jeszcze kilka fragmentów, które będą uzupełnione i będą przekazane do dalszych badań. Myślę, że Uniwersytetu Poznańskiego. To tyle z naszej. Najprawdopodobniej ten kamień w latach 70. został po prostu ściągnięty łańcuchem i ciągnikiem, tak? Tam się nikt z nich po prostu nie patrzył. Najprawdopodobniej, naszym zdaniem. Został zerwany i przeciągnięty. No i jest teraz drugi etap tych naszych działań. Drugi etap będzie polegał na tym, że w dniach 3-5 podejmiemy próbę wspólnie z konserwatorem i archeologiem z Koszalina. Odnalezienie miejsca pierwotnego usytuowania tego kamienia. Będą to wykopy sondażowe. Mamy nadzieję, że znajdziemy brakujący fragment tego kamienia. Czyli podstawa. Podstawa powinna się dodać. Okay. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję i dziękuję wszystkim za przybycie i przede wszystkim za to, że pani Sołtys się tym zajmowała i dzięki niej to zostało uratowane. Naprawdę dziękuję. Dziękuję, do widzenia.